Cześć, siemanko, jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek z modelarstwa. Dzisiaj będziemy oczywiście kontynuować Toyotę Suprę i będziemy bawić się zawieszeniem, składaniem zawieszenia. Zostało mi tutaj do skompletowania właściwie wszystko, bo najważniejsze elementy sobie przyszykowałem, już wszystko dopasowałem, a więc będziemy sobie dzisiaj kleić, tak? Tutaj już pomalowane, to jest jeszcze nieprzyklejone, trzyma się, bo przyczepiłem to do siebie, jak jeszcze farba była dosyć świeża i dlatego tak troszeczkę się to przykleiło, ale jest, można odczepić, tu jest dyferencjał na inny kolor. Później sobie jeszcze dodamy do tego takiego smoka, co sprawi, że no, będzie taki kolorek troszeczkę inny, taki no, będzie to sprawiało wrażenie, jakby było już używane, tak? Malowałem sobie także tarcze hamulcowe, zaciski hamulcowe i myślę, że wyszło to całkiem fajnie. Dużo, dużo różnych wykończeń, rzeczy, malowań robię poza nagrywaniem, żeby Wam już pokazać te najciekawsze momenty, kiedy będziemy wszystko składać. O, teraz jak podeschnie ta farba, to będzie to wyglądało dużo, dużo lepiej. Prawda? Musimy chwilę poczekać. Ta farba bardzo szybko wysycha. Są te farby w alei, one są świetne. No możecie śmieszkować ze mnie spokojnie, bo jak się okazało, ze złej strony pomalowałem hamulec cały. Bo z tej strony pomalowałem hamulec, a z tej strony właśnie wchodzi tulejka, która będzie trzymała koło. Od tej strony wchodzi koło, widzicie, i ta tulejka będzie cyk, nie? Więc z tej strony powinienem pomalować cały hamulec. No jest pomalowane na czerwono, tak? Ale no ja myślałem, że to będzie z, wiecie, z tej strony, tak? I sobie wziąłem po prostu kawałek wypraski, tak jak tutaj. Kawałek wypraski sobie i malowałem wszystkie te tarcze hamulcowe z jednej strony. Tylne są dobrze ułożone, natomiast przednie były ułożone tutaj na wyprasce w ten sposób. I nie zczaiłem, że to musi być jednak z drugiej strony pomalowane, więc będę musiał odpalić aerograf. Widzicie w ogóle, że cały ten spód jest pomalowany w innej barwie. Na ostatnim odcinku, jak i w ogóle na unboxingu Supry, widzieliście, że ten spód, to całe podwozie, było w takim jasnym kolorze. Część właśnie osób, które zajmują się modelarstwem, robią te podwozia właśnie tak jasne, ale mi się to strasznie nie podoba. Kurde, podwozia w samochodach są przecież ciemne, a nie świecące jakieś jasne, więc ja sobie po prostu pomalowałem na taki bardzo fajny, stonowany kolorek i moim zdaniem wygląda to fajniej, tak? Podwozie będzie się troszeczkę odznaczać od tego, znaczy no, zawieszenie, tak? Wszystkie te elementy, które są, do których są podłączone koła, będą się troszeczkę odznaczać, bo one mają jaśniejszy nieco kolor, ale zobaczcie, takiej aż dużej różnicy nie ma, nawet na kamerze podejrzewam, że tego nie będzie widać zbytnio, nie? No i lecimy z klejeniem. Teraz dyferencjał. Musimy tutaj przykleić. Najpierw dopasujemy. Ok, będzie pasowało ładnie. To już praktycznie samo się trzyma, bo to wszystko wchodzi tutaj bardzo, bardzo gładziutko. Wyłączę kompresor, żeby nam nie przeszkadzał. Wszystko wchodzi tutaj bardzo ciasno i nie ma wręcz problemu. Jakbym nawet tutaj kleju nie użył, to podejrzewam, że to by się trzymało, no ale wiadomo, kleju trzeba użyć, tak? Wkładamy dyferencjał. No, zobaczymy, czy się trzyma. Czy nie użyłem za mało kleju? Powinno być ok, ale no nigdy nie wiadomo. I idziemy dalej. Tutaj użyję kleju cyjanoakrylowego, bo boję się, że mi ta farba spłynie razem z klejem, a tego bym raczej nie chciał. Nawet chyba trochę za dużo kleju dałem. Jeszcze nie mam doświadczenia w nakładaniu tego cyjanoakrylowego, ale widzę, że coś nie za dobrze się skleiło. Być może będzie trzeba trochę poprawić. O! Och, już myślałem, że będą jakieś problemy tutaj, ale wszystko widzę, że dobrze doszło do siebie. Uch, już się bałem, że coś będzie nie tak, ale jest ok. Więc tak, mamy dyferencja, mamy tył, wszystko powinno być w porządku i raczej jest.
Bardzo ładnie ten dyferencjał wygląda, jeszcze on będzie taki trochę postarzony, ale to za moment. Ok, już mam wszystko przygotowane, amortyzatory najpierw przykleiłem, teraz cała ta część przyjdzie z góry. Tutaj już wszystko połączone, jest tak delikatnie przyklejone, już ośki są skrętne, tak? Widać? Widać? Widać czy nie widać? O, teraz widać. Także osie już są skrętne, teraz tylko trzeba przykleić to we właściwe miejsce. Tu wchodzą amortyzatory i... O, mam problem. Houston, mamy problem. Widzę, że coś tutaj nie gra. O kurczę. Będę musiał... Uwielbiam takie problemy. Będę musiał jakoś to tutaj wcisnąć. O, chyba się uda. Dobrze. Czyli mogę kleić. W takim razie chodź klej tutaj. 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 I teraz. Teraz jeszcze przydałoby się tutaj. Tutaj i tutaj. To jest delikatna sprawa, operacja piorun teraz. Musi się udać za pierwszym podejściem. Nie ma opcji, że się nie uda za pierwszym podejściem. Bo jak się nie uda, to będę musiał kupić nowy model. Okej, przeszło. Z drugiej strony jeszcze. Przeszło, okej. Teraz tylko to dopasować. Amortyzatory. Okej, tu musi wejść. Więc wszystko jest. O kurczę, to było ciężkie. Naprawdę przez chwilę myślałem, że będzie lipa, ale wygląda na to, że jest ok. Później jeszcze zainstaluję sobie te hamulce. Już będzie gitara. Teraz najfajniejsza rzecz, czyli silnik. I tutaj nie ma żadnej filozofii, po prostu silnik z góry. Cyk. I tutaj trzeba w jednym miejscu dać klej. Jeszcze w dwóch miejscach od góry, więc tak zrobimy. Damy klej tutaj. Tyk. I w dwóch miejscach tu. Widać wszystko? Widać. Tyk. Trochę spłynął, trochę za dużo. To nic. I chodź tutaj, panie silnik. Okej. Teraz trzeba docisnąć i w tym miejscu, i tu od góry. O! Wskoczyło pięknie. Wszystko. Dobrze. No więc mamy połączony układ napędowy z silnikiem. Bardzo spoko. Mamy gotowe. Tu jeszcze mamy jedną małą pierdółkę. A, to jeszcze dużo roboty jest przy tym samochodzie, to sobie nie myślę, że jak już silnik zainstalowany, to już koniec. Ha, absolutnie. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Okej. Okay. Teraz tutaj. Za dużo kleju. Okej. Okay. I dajemy chłodnicę. No, chodź chłodnica. Aha, chłodnica już doszła, tylko tu mi się coś rozkleiło, więc będzie trzeba tutaj podkleić jeszcze. To mamy już skończony silnik. Jeszcze tylko parę pierdółek tutaj przyjdzie, ale nie wiem, czy to już widzicie, bo tu przyjdzie jeszcze, wiecie, obudowa cała, tak? Cała ta nasza Supra zewnętrzna, ale wygląda to niesamowicie. No jestem mega zadowolony, kurczę, powiem wam, że ta mija miażdży pod względem szczegółowości tych modeli. Zobaczcie sobie na zawieszenie, jak to wygląda wszystko, tak? No ja jestem w szoku. Jest to bardzo szczegółowe, tak? I naprawdę jak ktoś weźmie taki model do ręki, to powie, kurczę, to jest Tamiya. To jest po prostu niesamowite. Składałem Nissana Tamiya i on rzeczywiście był słaby, tak? Ale to był jeden ze starszych modeli tej marki i dlatego on taki był. Nie do końca dobry. A tutaj jestem w szoku w ogóle z tym podwoziem. Pierwszy model Tamiya, który chyba składam z otwieraną maską. I kurczę, powiem wam, magia. Magia.
Tutaj jeszcze mała poprawka, jeśli chodzi o tył. Zapomniałem z tyłu amortyzatorów doczepić, ale to nie szkodzi. Udało się bez problemu je wcisnąć, także już są na miejscu i całe zawieszenie mamy skompletowane, wykonane. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o zawieszenie, właściwie to jest element podwozia. Tutaj przyjdzie coś takiego, taka jakby lotka i to będzie trzeba wkleić, ale jeszcze ją muszę pomalować na czarny kolor. W sumie możemy to zrobić teraz. Wcześniej nałożyłem tutaj primer, czyli podkład. Podkład biały. Chcę, żeby ten kolor był taki trochę jaśniejszy, ale i tak na tle tej obudowy, całej karoserii, która będzie jasna, czyli biała, to będzie wyglądało jako czarne. Będzie taki ładny, coś ale antracytowy kolor. I nałożę tutaj jeszcze matowe wykończenie, taką... nie wiem, jak to się po polsku powinno mówić. Matowy wanisz, o może coś takiego. Włączę sobie tylko kompresor, bo go wyłączyłem. Okej. No i ten element mamy już pomalowany. I go sobie wczepimy. Jak już farba wyschnie, nałożymy jeszcze matowy, o, mat vanish, tak? To się tak nazywa. I to będzie sobie pod spodem, pod suprą. To będzie samo widoczne tak naprawdę. Bo zobaczcie, jak weźmiemy sobie karoserię, to będzie gdzieś tak schowane w ten sposób. Tak? Zobaczcie sobie, o. Tutaj całkiem pod spodem. Będzie widoczne, no bo zawsze każdy szczegół na modelu jest widoczny i to jest fajne, jak model ma dużo szczegółów, dlatego postanowiłem pomalować to w innym kolorze, żeby właśnie jakoś się tam odznaczało. Przed odcinkiem malowałem sobie jeszcze układ wydechowy i powiem wam, użyłem chromowanego koloru Metal Color Vallejo, tylko że on nie jest taki chromowany, że chromowany, ale i tak wygląda niesamowicie. Myślę, że jakby nałożyć jeszcze kilka warstw, to naprawdę by to było takie chromowane, że chromowane. No, wygląda to super. Zupełnie tak jak układ wydechowy. Z tym, że nie chcę go jeszcze przyczepiać do mojego podwozia, dlatego że chcę dodać mu takie różne przepalenia, tak? Niebieskie, gdzieś tam czerwone miejsca porobić, żeby to podwozie wyglądało bardziej szczegółowo, no bardziej tak ciekawie. Mógłbym to w tym momencie tutaj gdzieś przymierzyć. Zobaczcie, tylko to jeszcze ta farba, czuję, że ona jeszcze nie wyschła tak w 100%. To sobie wchodzi w ten sposób jakoś, coś takiego. I tak to by wyglądało już złożone, no nie? Ale chcę porobić te właśnie przepalenia aerografem i żeby to porobić aerografem, no to muszę mieć ten układ wydechowy, wiecie, odłączony, tak? Żeby nie poplamić gdzieś tutaj tych elementów pod spodem, dlatego nie mogę teraz tego przykleić, ale przykleimy sobie oczywiście, jak już będzie gotowe. To zrobię sobie na następny odcinek i wam oczywiście pokażę, jak robiłem te przepalenia, bo to jest też bardzo fajna zabawa. Moi drodzy, 15 marca kończy się już konkurs na samochód, czyli Nissana R35. Możecie wbić na mojego Patronite'a i tam złożyć subskrypcję na jeden miesiąc, to jest 4 zł i wtedy uczestniczycie automatycznie w konkursie. No i będzie losowanie 15 albo 16 marca i później pojawi się filmik, kto wygrał. Do tych osób, które wygrały, skontaktuję się osobiście.